Ten podcast sponsoruje Polska Prywatna Przychodnia w Manchesterze. www.prywatna-przychodnia.eu. Polscy lekarze specjaliści. Polsko 24, wiadomości Manchester, prowadzi dla Państwa Krzysztof Wiszniewski. W tym tygodniu zostały podliczone koszta zamieszek z 12 sierpnia, które miały miejsce w regionie Great Manchester i Salford. Koszta policyjne wyniosły 5 milionów. Są to koszta za sprowadzenie posiłków z Anglii Północnej, za nadgodziny oraz za zniszczony sprzęt. Łączne koszta będą wynosiły około 10 milionów funtów, co stanowi około 2% całego budżetu Manchesteru. Urząd Miasta Great Manchester będzie musiał poradzić sobie z tymi kosztami, pomimo cięć budżetowych, które wyniosły 154 miliony w ciągu ostatnich 4 lat. Powołując się na Riots Damages Act, biznesy zwróciły się do Councilu o zwrot kosztów poniesionych podczas zamieszek. Council będzie musiał sobie poradzić z tymi kosztami, pomimo cięć budżetowych, które wyniosły w tym roku 154 miliony dla samego tylko Great Manchester. Te kilka dni zamieszek w Wielkiej Brytanii przyniosły nowelizację przepisów dotyczącą możliwości działania policji, wskutek czego policja będzie miała większe prawo reagowania także siłą w podobnych przypadkach w przyszłości. O wydarzeniach tego dramatycznego dnia przypomnie nam wideo materiał, który za chwilę zobaczymy. I to, co się tutaj zaczęło dziać, to pojawiliśmy się o godzinie 16 mniej więcej w centrum Manchesteru. Zaczęliśmy patrzeć, co się dzieje, jak się dzieje i czy są faktycznie jakieś ślady zamieszek. No i się okazało, że faktycznie zaczęła napływać młodzież do nas tutaj. I zaczęło się dziać, no nic dobrego. Ci, co byli mądrzy, to zaczęli zabudować własne witryny. Ci, co nie, to niestety stracili zawartość sklepów. Tutaj na przykład sklep UGA zupełnie wysprzątany z towarów. Ludzie biegający po ulicach i zupełnie bez kontroli. Policji w tym momencie jeszcze nie było. Policja tak naprawdę stała gdzieś sobie tam przy tym głównym Piccadilly Gardens. Chodzili sobie pojedynczy policjanci lub tam jakieś pary. I nikt nie miał kontroli nad tym tłumem. Tutaj to zdjęcie akurat pokazuje tych policjantów ustawionych, ale tu już widać, że już jest za późno, bo wszystko jest posprzątane, wszystko jest porozbijane, wszystko jest potłuczone. I to jest raptem tam godzina 16:30, może 17:00. Tu policjanci wchodzą do sklepu, w którym pracownicy, słuchajcie, siedzą i pilnują tego sklepu. Tutaj chcieliśmy pokazać po prostu, jak mało było policji. Automatycznie w mieście zaczęły robić się korki i całe miasto zaczęło się zapychać. Wszyscy stanęli, no bo wszyscy zaczęli uciekać z miasta. Tutaj idziemy akurat, żeby zabrać auto ze swojego parkingu i widać po prostu te ogromne korki. Natomiast tak tutaj widać pusto. Wszystkie auta są na drodze, ludzie zabierają swoje pojazdy, nie widać żywej duszy. Słychać odgłosy syren. Właśnie o tym mówię, tam na tym materiale wideo. Odgłosy syren i dodatkowo tylko helikopter. Także tutaj się absolutnie nic nie działo. Ludzie w tych domach, które tam widać, w tych wieżowcach, stali na balkonach, patrzyli, co się dzieje, albo było widać taka śmieszna scena, która moja małżonka zauważyła, że wbiegł człowiek do domu, złapał za pilota i zaczął, widać było, że po prostu wbiega do domu, łapie za pilota z tego balkonu i będzie siedział przed telewizją, przed telewizorem i patrzył, co się dzieje. Zastanawialiśmy się, czy poruszanie się w ogóle jest bezpieczne w tym momencie, ale postanowiliśmy, że ponieważ ten parking znajdował się bliżej tego miejsca, skąd się wszystko zaczęło, bliżej tej dzielnicy Salford, postanowiliśmy pojechać właśnie do miasta. No i oczywiście
W mieście zaczęło powoli pustoszeć. Większość sklepów została zamknięta. Ci, którzy pozamykali, powiem szczerze, mądrze zrobili. Teraz to stwierdzam z całą stanowczością. Zaczęły się dziać takie sytuacje, że część chuliganów została namierzona przez policję, więc w chwili, kiedy takie grupki się tworzyły i policja przejeżdżała, to albo uciekali, albo coś innego robili. No jeżeli tam tle będzie słychać jakieś, że tak powiem, brzydkie słowa, to się proszę nie tym nie przejmować, ale byliśmy sami zszokowani. Wyszła też policja konna na ulicę. Większości panie z funkcjonariuszami konnymi, tutaj Basi. Coś się chyba stało. Aha, to wiem. To był taki okrzyk Basi, dlatego że ja szybciej ruszyłem, bo ta cała watacha ruszyła za nami innymi samochodami. Więc po prostu uciekaliśmy z tego miejsca. To tylko taka jedna sytuacja. Ludzie się oglądają, ludzie są zdziwieni, starają się zrozumieć, co jest motywem działań tych młodych ludzi, zakapiorów bym powiedział, bo wszyscy praktycznie w kapturach, z zasłoniętymi twarzami, w rękawiczkach, dłońmi po prostu, żeby po pierwsze nie zostawić odcisków palców, po drugie, żeby mieć się, tak? Jakieś wzmocnienia, inne takie rzeczy. Tutaj o właśnie sytuacja, kiedy policjanci gonili, a teraz wracają. Oczywiście nie złapawszy. Czarny dym, który wydobywa się z Salford Shopping Center. Ale to taka spokojniejsza wygląda na to, jakby część tego samochodu. A to właśnie to, co widać teraz, to jest ten dym. To jest dym, który wydobywał się z Salford Shopping Center. To jest takie dość spore centrum handlowe, prawda? Tam nie wiem, to jest. Mijamy komendę policji, mijamy posterunek policji. Z takimi rzeczami. No w każdym bądź razie, tak, są dwa radiowozy po tym komentarzu, tutaj, jak słuchaliśmy radio, a w tej chwili tutaj dzieje się coś, to nie, się śmiali, że pierwszy, który padł, policja zagrodziła dostęp do auta. Właściwie dwóch aut, które są spalone. Po prostu scena... I auto, i drugi pojazd, to jest po prostu niesamowite. Także tutaj widać na tym, że po prostu z tych aut nic nie zostało. Policja idzie starczami, przesuwa się powoli, zdobywając jakby teren i próbując dojść i odgonić ludzi tutaj na Salfordzie. Dla matek lub matek oczekujących, zamieszkujących Wielką Brytanię. Niedawno pojawił się portal skierowany do kobiet polskich o nazwie polskapołożna.eu. Można tam znaleźć informacje na temat ciąży, porodu, jak również opieki nad niemowlętami, a także o procedurach obowiązujących w Wielkiej Brytanii, w procedurach NHS związanych z całym przebiegiem porodu, jak i późniejszą opieką. Także wszystkie matki zamieszkujące Wielką Brytanię zapraszamy bardzo do portalu polskapołożna.eu. Wiadomości sportowe z Manchesteru. Fani piłki nożnej z Manchesteru mają w tym tygodniu podwójny powód do radości. Mieliśmy okazję widzieć dwa zwycięstwa manchesterskich drużyn. Manchester United wygrało w meczu z Bolton 5-0. Musiał być to bardzo fascynujący mecz. Jak również drużyna Manchester City w meczu z Wigan wygrała 3-0. Także wszyscy fani piłki nożnej, którzy lubią Manchester United bądź Manchester City, byli w tym tygodniu z pewnością bardzo zadowoleni. Obie drużyny, Manchester United and City, zdobyły po 3 punkty w tabeli wyników. Września odbyło się pod zamkiem Stafford spotkanie miłośników historii, miłośników szczególnie okresu średniowiecza, a dokładniej wojny róż w Anglii. Miłośnicy historii mieli okazję postrzelać z łuku, zobaczyć w działaniu prawdziwą armatę średniowieczną, jak również wypróbować broń, dowiedzieć się czegoś na temat, w jaki sposób wytwarzane były ubrania, stroje, w jaki sposób ludzie żyli
w epoce średniowiecza. Grupa, którą mieliśmy okazję zobaczyć, spotyka się już od wielu lat i bardzo dbają o odzwierciedlenie wszelkich szczegółów okresu historycznego. Po rozmowie z organizatorami tego spotkania dowiedzieliśmy się, że polskie grupy historyczne są bardzo znane zarówno w Anglii, jak i w wielu innych krajach Europy. Podobno polskie organizacje o podobnym profilu są bardzo znane w tym środowisku i bardzo cenione ze względu na ich profesjonalizm, jak i waleczność. Miejmy nadzieję, że wkrótce ta organizacja zawita także do Manchesteru i być może będzie to okazja na spotkanie się z innymi fascynatami historii pochodzenia polskiego i kto wie, być może będzie to okazja do tego, żeby podobne stowarzyszenie powstało tutaj, żebyśmy mogli się wspólnie dowiedzieć czegoś, wymienić doświadczeniami i po prostu wspólnie się bawić. Should stop. No, it should stop. Then when you go, you hear that sound? Mm. You've gone through and out the back. Right, then what you do is you pull it out and then go. Policja Lancashire rozpoczęła śledztwo w sprawie kradzieży listów ze skrzynek w regionie Greater Manchester. Jak dowiedział się reporter Polsko24 po rozmowie z jednym z poszkodowanych, podejrzana jest grupa czeskich cyganów zamieszkująca Manchester. Co wykaże śledztwo, dowiemy się niebawem. I to już wszystko na dzisiaj. Ze studia w Manchesterze dziękuję Państwu. Krzysztof Wiszniewski dla Polskot24.